Siemano widzowie, z tej strony Czaruś. Dzisiaj nagrywamy Pet Simulator, a ze mną dzisiaj jest... Witam, jestem Mr. Dominik. Przepraszam, jakby czasem go wyciszało, no ale... Właśnie taki jest, no, messenger u mnie, bo jak rozmawiam z nim przez lap... Czekajcie, ja właśnie na samym początku odcinka wbiłem... Ej, jeszcze... Ja ledwo powiedziałem, co wbijamy, a ja już go wbiłem. Hardcore Morda? Tak. Widzowie, mieliśmy dzisiaj wbijać Hardcore Morda, ale już nie trzeba. XD. Co tu się stanęło się? Bo ja zresztą nie mam go odblokowanego na tym koncie. A to czemu nie grasz na tym koncie, co trzeba? Na tamtym, po pierwsze, nie znam hasła, a po drugie, ten. Ogólnie tam mam za dużo lagi, jak będę grał na telefonie. Aha. Dzień dobry, mam taką pewną ofertę dla pana. Za darmo! Za darmo? Tak. Ja chętnie się zgodzę, tylko chwila, bo muszę diamenty usunąć. Oczywiście. PSX. Mogę ci dać jeden, jeśli chcesz. Dobra, dała jeszcze milion, bo nie chce mi się czekać. Milion, okej. Nie, chwila. Inaczej, nie. Tak sobie zrobić. Halo, bo cię wyciszyło znowu. U mnie? Tak. No to chwila. Czasem cię wycisza, czasem nie. Teraz już jest ok? Tak. Okej. No czasem cię wyciszasz, czasem nie, bo przez laptopa właśnie tak się rozmawia. No ale widzowie, zaraz idziemy na Hardcore Moda, tylko sobie trochę po farmie te końsy. Ale ale mnie by tu nie było, gdybym wam nie pokazał trzech nowych, fajnych sposobów na zdobycie fajnych petów. Właśnie. Filip, mam jeden sposób, jak zdobyć deskę. O którym chyba każdy już wie. Wiem, na spawnie. Ale ja już mam doskę! Co ci się stało? Gościu, ubierz spodnie! Co? Ubierz spodnie, co ty? Ja mam spodnie. No właśnie, u mnie nie masz! Co? Ej, weź, zrób preseta, bo ja tego chyba nie puszczę w internet. Nie no, widzowie, uwielbiam Robloxa! Roblox! Najlepsza rzecz na świecie! Tym bardziej, gdy macie kanał Family Friendly! Ej, Filip, już się zakrył. Jak to zakryłeś? Pokaż. No rzeczywiście, ty... No ale weź zaraz ubierz te spodnie, bo aż wstyd! Ale ty wiesz, że je mam, nie? O nie, najgorzej! Patrz... No to wychodzi, że ty jesteś tym. Jest tam kim. Kim? Sabiesz kim, jeżeli za super spodnie moje. Nie wiem, daltonistom spodni? Nie, czegoś innego. Jesteś z kimś innym. Cicho bądź. Bo ja to wysyłam i tak. Widzowie, ej, czy da się wejść na blok z Hardcore Mode? Ej, jest sklepik na spawnie. Wiem. Ej, gościu, chodź na Devoida na chwilę. Na Devoida? Okej, już się robi. No, jestem na Devoidzie. Widzisz mnie? Tak, nie jestem. No właśnie. No i znowu go wyciszyło, widzowie. Jak ty się tam dostałeś? No ten blok jest krzywy przecież. Patrz, da się tutaj dojść, normalnie, patrz. Co to było? A teraz chodź, bo otwieramy... Dalimbo to jest, tam masz tego... Doddle World. Tam. Taki dziwny świat, nie? Taki świat narysowany. A, to jest Doddle World, tak? Tak. Widzowie! Raz! Dwa! Trzy! You must have 25% of the mystery completed. To... Ej, czy jak myślę? Mystery procent? 65. Znaczy 20, 25. Musisz jeszcze trochę wbić.
wbić 25. Ehe, ale czasami się tu tak baguje i albo musisz wyjść i wejść, albo musisz jeszcze jeden ten. No to ja próbuję z wyjściem i wejściem. Nieważne. Co? No może ty masz pelerynę. Pelerynę mam? Masz, na szczęście to masz. Przynajmniej to. Pelerynę to ja mam i też tuż, który z... No ale gościu, gościu, powiedz, że teraz jak wejdę, to będziesz miał spodnie, bo ja, jak nie, to ja po prostu powiem Robloxowi, żeby naprawił te bugi, bo jak się nagrywa tutaj odcinek jakiś, to to wszyscy są goli na tym odcinku, jak zwykle. Ej, teraz w ogóle u mnie ciebie nie ma. Chwila. Filip? Co? Ja dobrze zauważyłem, że mi się wydaje. Czy to te Huge Atron, to czy to robi, że jakby powiększa pecy, że jakby się stanie hugem? Huge Machine? Mhm. Tak. Ale trzeba mieć zwykłe małe pety, nie? Te zwykłe małe ekskluzywy płatne. No i za 100% będą... będziesz miał parę procent szans na jakiegoś Huge'a, a czasem na innego Huge'a. A jak nie... A jak nie chcesz mieć za darmo, to musisz mieć tylko ileś tam punktów. Ej! A jak... Ej, uskamowano mnie! Ej, a jak się to punktuje? Punkty to są po prostu jakiś musi być pet... No musi być jakiś pet po prostu, który daje wiele punktów. No bo pety ekskluzywy dają jakby te... Punkty, tak? Tak. 80 super lakiego ultra. Ej, otwieram cały... Ej, ale te ekskluzywy tak działają, że ten... Że po prostu ten... No. Że jakby trzeba je mieć założony wtedy ten... Działają, a tak wtedy nie działają, ale jak masz płatnego jakiegoś ekskluzywa? Płatnego ekskluzywa. No to wejdź do tej maszyny i zobaczysz, ile będziesz mógł. Jednego. No tak. I później dostaniesz za to jajko i z tego jajka będziesz mógł wykluć sobie peta. Ej, czy ja nadal nie dostałem tego... O, dostałem, 64. Ej, czekaj, a tutaj w bus... Ach, idę otwierać sobie jajeczka na tym... Na walentynkowym wordzie. Ja też zresztą tam je... Czekaj, bo mi się zepsuł mózg. Nie odróżniam... Ja już w ogóle nie umiem czytać. Ja już jestem ślepy po dzisiejszych lekcjach. Nie, zapomniałem jednego odpalić. Ej, wiesz co? Nigdzie nie idź, ja odpalę wszystkim. Okej, ale ja też zresztą odpaliłem, nie? Bo nie miałem ich odpalonych przy tam boosty. Ja totalnie zapomniałem, że mam odpalić boosty. Od razu, Lion. Od razu legenda? Ale polecam ci otwierać goldeny, Goldeny? Ja mam, że... A ile masz tych walentynkowych tych? Walentynkowych? Dużo, dużo. Ja mam w ogóle 61 milionów dopiero. Później zobacz, patrz. Widzisz te wszystkie boosty teraz jakie lecą? Ale, no widzę, ale mógłbyś odpalić na laka? Ja odpaliłem zwykłego laka po prostu. No, bo nie da się ultralaka na tym, na serwer tym. U mnie ty odpaliłeś, wiesz co? Co? U mnie ty odpaliłeś coinsy i damage. Ej, oszukano mnie! Ty, bo ja dałem... Może ja to odpalę. Nie. A pokazać ci, jak dostać darmowego flya na walentynkowym world. Gdzie? Jeszcze raz, co? Chcesz dostać darmowego flya na walentynkowym wordzie?
Flajona? Nie! Darmowego flaja! Flaja? Nie, nie potrzebuję. Wiesz co? Ale to działa tylko, gdy masz deszkę, oczywiście. I proszę bardzo. W Gliwiczce odpaliłem. Lakiego. Super laki. Ja co najmniej umiem to zrobić. No a jak ja to klikłem, to mi wyskoczyło, że odpaliłem inny boost. Siema! Jak się czujesz? Au! Właśnie, jedno chciałbym powiedzieć widzom od Czarusia. No. Jedną rzecz. Niego huge to jest ode mnie. No właśnie. Chciałem wam to powiedzieć. No a ja nigdy nie sprzedam tego huge'a, wiesz? No oby. No to jest prezent twój, to ja go nigdy nie sprzedam. No chyba, że ktoś będzie takim nubem, że będzie chciał wymienić dwa huge'e za jednego. Ej, dawaj, idź. Ej, wiesz co? Mam pewien pomysł. Co? Przysięgasz, że mnie nie oskamujesz, jak ja powiem ten pomysł? Ale co? Że ja tobie dam tego drugiego huge'a i pójdę z nim na Trading Plaza. Jeżeli nikt się z tym huge'em nie wytraduje, czyli z obyma, nie? Na jakieś inne dwa huge'a, albo na jakieś dużo exclusive'ów, nie? No. Kilkanaście exclusive'ów, te dwa, to wtedy ten, to... No po prostu, czy mnie nie skomujesz, ja tobie dam tego huge'a i pójdziesz na Trading Plaza i coś próbujesz wytradować. Nie oskamuję. Okej, okay, to... Ale czekaj, Dominik, bo... Znaczy, Mr. Dominik. Jezu, ty... Ja mogę... Mogę ci omijać ty, Mister? Bo to wkurza. Co? Jeszcze raz co? Mogę do ciebie mówić, Dominik? No, może być, ale... dla widzów jestem Mister Dominik. Okej. Okay. Sorki, bo... Ja mam tyle znajomych, że jeden się nazywa Dominik, jeden Mr. Dominik, drugi Mr. Domino. A oni wszyscy to ja. No serio? Tak, jestem Dominik, Mr. Domino i Mr. Dominik. Aha, okej. Okay. Najgłupsza sytuacja jest... Kiedy się udaje, że nie wie, że to jest ta sama osoba, bo się udaje, bo nie chce się mówić, że ten. No właśnie. Widzowie, przepraszam was, że was kłamię. Widzowie, ja na serio nie chcę was kłamać, ale czasem youtuberzy się muszą coś okłamać. Co? Co? Ej, nie. Pira, chcesz jakieś darmowe nowe lion? Bo trafi mi dużo. Ja też mam... Nie, ja mam ich bardzo dużo. A chcesz zobaczyć, jak łatwo dostać peta, który ma quadrillion albo co innego? Czekaj! Nie. Dołączył Alex coś tam. Nie. Nienawidzę go. W ogóle... A, bo to jest ten dziwny unicorn. Wiesz co? Ja sobie pójdę gdzieś indziej. Na world, bo chcę sobie coś odblokować. Ja nie wiem, czy ja już nie odblokowałem tych golden janek, coś tam. Jacie, ile ich tu jest? Gościu! Chcesz zobaczyć, jak łatwo dostać peta, który ma quadrillion? No to później, ale wiesz... No to chodź na fiuzowanie, bo jak sprzeda... Ale dobra, dawaj. Na fiuzowanie mówisz. Tak. Ja na to mówię bebech. Ja na to mówię trochę inaczej. Jak? Nie mogę tego powiedzieć. Aha, dobra, już wiem. Dobra. I sfiuzuj tutaj wszystkie te, wszystkie epiki i... Trafię Shine! Nieważne. Wszystkie epiki i wszystkie rzadkie. Okej. Okay. Najczęściej...
Najczęściej wychodzi pet, który ma kwadrilion, a czasem może wyjść pet, który ma 915. I co mi się trafiło? I dupa mi się trafiła. Wiesz co mi się trafiło? Pet, który ma 900. Halo? Halo, halo? Ale gościu, za to, że go nie trafiłeś, to ja ci mam coś w prezencie do dania. Ciekawy jesteś? Dawaj trade'a. Kolejny pet, który ma kwadrylion? Mogę ci dać nawet takiego jednego. W sumie tylko jednego ci mogę dać, XD. No bo jeden jest dla rysi, sorki. Dla kogo? Dla rysi. Świat oraz do gier. A, dla rysia. No. Wiesz co? Co? To mogę wysłać trade'a. No. Czemu? A może ty mi wyślij? Już wiem czemu. Czemu? Ewidentnie gość mi wysłał trade'a. Tak, oczywiście, że on mi musi... Ej, nie spij. Czy ty mu wysłałeś petek, który ma kwadrylion? Nie, na szczęście nie, bo dałem mu petek, który ma 915 trylion. Co? Ej, jakby co, to najlepszy świat do farmienia? Tym wszystkich rzeczy, nie? To wiesz, który to jest świat? Który? Atword. I w ogóle wiesz co? Co? Właśnie wróciłem na skrzynkę w Catwordzie, która miała razy 100 monety. Ale ja wolę do The Wordzie już zbierać, bo do The World mi jest bardziej potrzebny. Czekaj. Nie, kolejna! Nie, i teraz wszyscy będą do mnie dołączać z innego powodu. Żeby dostać Huge'a. Nie, no wychylamy. XD, właśnie zdobyłem prawie aby 200 bilionów, nie? Na jednej skrzynce. A ja już nie mam ochoty mieć tego Huge Peta, bo... mam parę ludzi, którzy do mnie, gdy ja gram tylko w Pet Simulator, dołączają do mnie z jednego powodu. To chudze, tak? Tak. Ty nie chcesz tego... Chcę! No i po co tu przyjechałeś, gościu? Skąd on wie, gdzie ja będę? Szybko, chowamy się do studni. Tak, 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 tutaj będzie najlepiej, tak. Tu mnie nie zauważy, tak, tak, tak. Najlepiej będzie. Nie zauważ mnie. Tak, nie zauważy mnie. Jupi, wysyłam ci trade'a, bo ja muszę ci dać w końcu te dwa pety. Czekaj. Czemu ja chciałem? Gościu, ja chciałem wysłać trade'a przez teleportowanie się. Wow. Czekaj, ja wiem czemu nie mogę. Nie, jeszcze do... Ach, gdzie ty jesteś? Na jakim wordzie? Na Catwordzie. To czekaj, ja tam do ciebie idę. Idę do ciebie po jedną rzecz. Gdzie ty niby farmisz? A, dobra, już wiem. I nie, wiesz co? Ja jestem na Doodle'u. Nie, znaczy... A dobra, już to ten. To czekaj, to poczekaj na mnie. Na chwilę. Jak ja szybko to rozwalam? Oj, nie. Ej, wiesz co? Ale serio, właśnie nie tak dużo, bo taka skrzynka mała, nie? Miała razy z... To? Pieniądze, wyobraź sobie. A ja muszę gościa wywalić znajomych, bo... Który ten Aleks Pawelcz? Tak. Jak się usuwa ze znajomych? Mam takie pytanie. Ty nie wiesz, ja cię. Tak, jak... Chwila, nie. Ej, pomożesz mi tą skrzynię rozwalić? Tą skrzynię? Jasne, choć ja jestem słaby. Właśnie mi dać tego peta mi dać. No wiem, bo... Ale jakby nie mogę. Okej. Chwila. A ty mi daj. Ja tobie dam? Tak. A ja
tobie dalej nie mogę wysłać trade'a. Ja też tobie, bo mi pisze, że ktoś ci wysyła trade'a. Wytrejduj się z kimś i od razu się rozłącz z tym wytrejdowaniem. Ale mi nikt nawet nie wysłał trade'a, przychodzi ten... No ale czasem tak się psuje ta gra, że te... Że jakby piszesz, że, ma, że masz trade'a, a jednak nie masz. No czego chcesz? Wyszłam i weszłam. Aha, dobra. Ale czekaj, bo ja teraz mam trade'a z kimś, kto chce mojego klucza. Jak? Co? Widać mi moją kamerkę? Nie. No to dobrze, bo mi pokazuje twarzy. To... Tak. Patrzcie, to jest jego twarz. Nie, no żart. Nie ma jej, jego twarzy, bo oczywiście cenzura będzie. Bo nawet gdybym pokazał, to bym musiał to zapikselować, a i tak nie umiem, więc i tak wam... Pokażę to wam dopiero, kiedy będziemy dorośli, chyba, nie wiem. Ile ty masz lat w ogóle? XD. Pierwszy przecież. Co? Ja już jestem przecież dorośli. Co? Ja już jestem przecież doroślejszy. No tak, doroślejszy ode mnie i to bardzo. Odbierzesz w końcu tego trade'a, proszę. Ty mi nic nie wysyłasz, ja tobie wysyłam. Ja tobie też. Ej, teraz już nie mogę w ogóle ci wysłać. No, no i żeś zepsuł Pet Simulator, bo ja... Ej, bo ty mi chyba wysłałeś trade'a w tym samym czasie, co ja tobie XD. Wyjdź i wejdź. Nie mogę, bo jak... Czekajcie, widzowie, ja zaraz wracam. No widzowie, za chwilę Dominik będzie musiał kończyć. A raczej ognisty. No, ale... Nie jestem... starym. Jestem... Stara forma to był ognisty. Dominik. Wiem. A czemu ty masz aż tyle kont na YouTube? Co jest? Bo szybko zmieniam. No właśnie wiem. Po co to zmieniasz? Tego nie wiem. Jestem niestety... Dlatego zmieniam, ale to też nie przez to. A zmieniłem na nickname Mr. Dominik, nie mogę powiedzieć jakichś powodów, ale niektórzy mogą się domyślać. Ja też się domyślam. I chyba ja powinienem najbardziej z widzów. No co? A widzowie, w ogóle muszę wam pokazać jeden sekret. Wiecie, że jak się stanie na ten prezent... Aha, nie, nie ważę, nic nie było. Nic nie było. Zapomniałem, że to nie na tym mordzie XD. Wchodzimy na jakiś byle świat, ale byleby to się długo rozwalało. Siema. No weź! Chłopie! Ta gra jest bardzo zepsuta, serio. I wiedzieliście, że jak się kliknie tutaj Petry... No, nie o to mi chodziło. Musi to zniknąć trochę, o. I teraz się wsadzi, utykamy w tym kartonie. O, już za późno, no. A przynajmniej sobie po farmie. Ale się tu ciężko rozwala, gościu. Jesteś? Ja jeszcze... U mnie mam krainy, chłopie. Sorki, ale ciebie wycisza co parę sekund, więc... Będzie ciężko się domyśleć po odcinku, co to będzie. Więc widzowie, to jest też odcinek zagadkowy. Ten, kto napisze, co teraz mam... Co? Nawet nie mam wejścia do tego kolejnej krainy. A wiedziałeś, że jak odbierzesz tą krainę, to później w tej krainie tutaj będziesz miał ten? Za 3,25 miliona coinów będziesz miał sekretne pomieszczenie? Ej, czy ja właśnie tutaj przywaliłem w te coiny i wyleciały mi... Widzowie? Ja bym oczywiście nie wiedział, czy zby. No i wiedziałem, że mi pomożesz. No ale ja już zmieniam to szybko, bo chciałem ci tylko trochę pomóc, bo ci to za długo idzie jakoś. Wiem właśnie, bo to jakoś ma za dużo tego. A tak przy okazji ja mam jeszcze słabiackie pety. Choć te są bardzo dobre, jak na mój poziom, bo wcześniej mi najlepszy miał 500 ileś.
te są dla mnie dobre, choć są słabe, ale dobre, no. Chyba trochę czegoś nie zrozumiałem, jak zwykle, nieważne, wow. Co ci się dzieje, gościu, czemu ty się przed chwilą przeteleportowałeś obok niej i od razu na jakąś inną krainę? Co jest? Widzowie, gonię jego pety! A, nie zdążyłem. Jak coś, to ja już mam maksymalny poziom petów. 6%. Ty widzisz, na tym koncie jestem taki słaby, że nie może. Ej, Czarnuś? No? Mam taką jedną prośbę. Dobrze wiesz, że moi widzowie już znają mój nick. Nie będzie film. Mógłbym ten się takie 6 milionów diamentów. 6 milionów? A wystarczy ci, jak będzie. Czekaj! Sekret peta. Tu mam już ekskluzji. O, widzieliście, widzowie? Jest taki jeden pet, którego tak naprawdę nie ma w tym, w indeksie. Normalnie w grze. Ale wpiszemy Water Wolf. No i macie tutaj normalnie sekretnego peta, którego nikt nie ma. A wy. Czekaj, ja ci dam parę gemów tam. Daj mi trade'a. Trade'a? Tak. Ty mi musisz, bo u mnie się czasem trade zepsuje. Noż gościu, ja cię nie mogę pokazywać znowu. Co ty zrobiłeś? Ty odpaliłeś na chwilę moją kamerkę? Nie, ale ja cię nie mogę pokazywać w Robloxie. A, dlatego, okej, to jest zakryję kartonem. No i dobry pomysł. Dobra, dawaj trade'a. Cyk, 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 cyk. No, ja jakoś go nie dostaję. A, wyjdź i wejdź. Jej, pokazuje mi, że wysyłasz mi trade'a, nawet go nie dostałem. Ej, wiesz, co jest najlepsze? Że jak ja ci wysyłam trade'a, znaczy ty mi wyślesz trade'a, nie? I później ja tobie wysyłam trade'a. Znaczy, później mi nie pokaże tego i ja tobie wysyłam trade'a, to pisze mi, że ty jakby mi już wysłałeś trade'a. I ja nie wiem, czy prezydent tego nie zrobił specjalnie, żeby zakryć, że to jest błąd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pokaż teraz wejdź, a no tak nie możesz. No nie, to zaraz wyjdę i wejdę, a ja na chwilę robię cięcie. O. Dobra, widzowie, my już kończymy niestety. No, ale niestety nam się nie udało wbić hardcore moda, bo widać było, że coś się zepsuło, nawet nie, mi te gifty nie działają. Nic mi nie działa, w ogóle trady też nie. Coś się zepsuło, no ale kończymy. A dlatego zakrywam, że nadal gra się zepsuła. Gra nie działa, no ale... No skór! Chamie! Musiałeś! Dobra, ale kończymy, pożegnaj się! Nara, nara. Nara.